Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Pani Minister. W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie racjonalnego wdrażania polityki klimatycznej. Walka ze zmianami klimatu powinna być podejmowana w skali globalnej, a szczególnie przez kraje wysoko rozwinięte, takie jak Stany Zjednoczone, ale również i rozwijające się. Kraje te mają największy udział w emisji CO2 do atmosfery. W związku z dynamicznym rozwojem przemysłowym wielu krajów świata, takich jak Chiny, Indie, Rosje, kraje Bliskiego Wschodu, Brazylia, występuje wzmożone zapotrzebowanie na energię. Międzynarodowa Agencja Energetyki szacuje, że w latach 2010-2035 za blisko 90% wzrostu światowego popytu na energię odpowiadać będą kraje rozwijające się. Przeciwdziałanie zmianom klimatu będzie zatem skuteczne, jeśli wszystkie te kraje podejmą wspólny wysiłek w tym celu. Kraje wysoko rozwinięte mają konkretne zobowiązania dotyczące emisji gazów cieplarnianych, natomiast kraje rozwijające się takich zobowiązań nie przyjęły. Dotychczasowe działania w dziedzinie zapobiegania zmianom klimatu prowadzone przez Unię Europejską są osamotnione i daleko niewystarczające. Na świecie, a szczególnie w krajach rozwijających się, produkuje się obecnie 6 miliardów ton węgla rocznie, z czego na kraje Unii Europejskiej przypada zaledwie kilka procent. Nasza gospodarka opiera się głównie na węglu, który emituje najwięcej CO2. Daje on nam ponad 90% prądu, który jest znacznie tańszy niż ten w Unii Europejskiej. To dzięki tańszej niż na zachodzie energii i sile roboczej konkurencyjne są polskie huty, zakłady chemiczne, fabryki samochodów i szereg innych przedsiębiorstw energochłonnych działów produkcji. Ewentualne zwiększenie opłat za emisję CO2, a tym samym podniesienie cen energii, to dla tych zakładów coraz większe koszty. Polski Komitet Energii Elektrycznej stwierdza w swoim opracowaniu, że koszty polityki klimatycznej sięgną do roku 2020 13 do 15 miliardów rocznie tylko z samej energetyki. Koszty przemysłu to około 13 miliardów złotych rocznie. Po roku 2030 będzie to aż 20 miliardów złotych rocznie. Jest to połowa zysku polskich producentów z roku 2009. Warto zaakcentować fakt, iż Polska jako jedno z nielicznych państw stron konwencji klimatycznej wypełniła z nawiązką zobowiązania wynikające z protokołu z Kioto. Dzięki restrukturyzacji przemysłu w latach 80. i 90. ubiegłego wieku Polska zredukowała emisję CO2 aż o 32%. Mimo tych osiągnięć Unia Europejska dziwnie nie dostrzega tych wysiłków. Eksperci branży energetycznej ostrzegają, że jeśli polityka klimatyczna Unii Europejskiej zostanie zaostrzona, to PKB brutto Polski w latach 2011-2030 może być średnio niższe nawet o 1% rocznie. Pakiet energetyczno-klimatyczny przyjęty przez Unię Europejską na lata 2013-2020 spowoduje pogorszenie się warunków działania energetyki oraz wysokoemisyjnych i energochłonnych sektorów przemysłu. Realnym zagrożeniem będzie również przeniesienie produkcji poza granice Unii Europejskiej. Towarzyszyć temu może również wzrost ubóstwa energetycznego wśród gospodarstw domowych. Planowana przez Unię Europejską redukcja CO2 o 80-95% do roku 2050 może całkowicie wyeliminować węgiel jako źródło energii. Taka polityka klimatyczna będzie stwarzała zagrożenie dla polskiej gospodarki, a tym samym pogorszy zdecydowanie standard życia Polaków. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, na czele której to inicjatywy stoi pan marszałek Ludwik Dorn, został utworzony parlamentarny zespół pod nazwą Pakiet Stop, którego celem jest wspieranie działań na rzecz zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej oraz dalszych regulacji klimatycznych. Zawieszenie to miałoby obowiązywać do czasu podpisania umowy międzynarodowej dotyczącej emisji CO2 przez największych emitentów, takich jak Chiny, USA, Indie, Brazylia, a także inne rozwijające się kraje. Z wielką satysfakcją i szacunkiem należy odnotować, że apel przewodniczącego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, pana marszałka Ludwika Dorna, spotkał się z
bardzo pozytywnym odzewem przedstawicieli klubów parlamentarnych. Przedstawiciele prawie wszystkich klubów parlamentarnych przyjęli propozycję współpracy w ramach tego właśnie zespołu, oprócz klubu Ruchu Palikota. Wszyscy ci państwo, przedstawiciele klubów parlamentarnych, proszę wybaczyć, panie marszałku, jeszcze 20 sekund. Wszyscy ci państwo przyjęli funkcję wiceprzewodniczących tego właśnie zespołu. Tą inicjatywę wspierają największe centrale związkowe, NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Pragnę w imieniu przewodniczącego tegoż zespołu parlamentarnego zaprosić wszystkich państwa parlamentarzystów na inauguracyjną działalność zespołu. To spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 12:15 w sali kolumnowej. Jest to bezsprzecznie inicjatywa, która powinna połączyć wszystkie siły polityczne w Polsce, ponieważ nie jest to jedynie sprawa Polski, aczkolwiek to jest sprawa najistotniejsza dla nas, ale również sprawa całej Europy. Dziękuję serdecznie.